Pani marszałek, panie rzeczniku, to ostatnie w tej kadencji Sejmu sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja niesłychanie trudna dla rzecznika, bo zamiast sojusznika miał w ekipie rządzącej wroga. Wroga tylko dlatego, że w swojej pracy poruszał ważne dla obywateli sprawy, w tym przypadku, w wielu przypadkach niewygodne dla władzy. A jaki ma być rzecznik? Właśnie taki, który nie boi się stanąć po stronie zwykłego człowieka i jego problemów. Obecna władza tego nie lubi. Często też Adam Bodnar był bezkompromisowo atakowany w tej Izbie przez posłów obozu rządzącego. Kulminacją w tej kadencji były bezprecedensowe wydarzenia z dnia wczorajszego na Komisji Sprawiedliwości. To na tej, tylko z nazwy Komisji Sprawiedliwości, jej przewodniczący Piotrowicz nie dopuścił do odpowiedzi na pytania posłów Rzecznika Praw Obywatelskich. To tam pan Adam Bodnar został zaatakowany w sposób wyjątkowo chamski i kompromitujący do końca posłankę Pawłowicz, bez reakcji szefa komisji. Panie pośle, proszę, panie pośle, przepraszam, pytanie, proszę. Panie rzeczniku, bardzo dziękuję za to sprawozdanie i za pańską pełną oddania obywatelom pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.